Dobry wieczór Państwu. Bardzo punktualnie, bo o godzinie 18 rozpoczynamy nasze spotkanie. Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Martyna Styckiewicz, jestem pracowniczką działu edukacji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które znajduje się przy Kredytowej 1. Przypominam, ale dziś spotykamy się w sieci po to, żeby porozmawiać o fenomenie kawaii, w poszukiwaniu mikroświatów kawaii, opowieść o estetyce, kulturze i uczuciach. To pełny tytuł dzisiejszego spotkania. Jest z nami nasza gościni, nasza prelegentka, dr Klaudia Lili Adamowicz. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Pani Lili Adamowicz jest absolwentką porównawczych studiów cywilizacji zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też wykłada. Jest współautorką książki Oblicza Kawaii. Wygląda ta książka tak. Gdyby ktoś po dzisiejszym spotkaniu chciał do niej zajrzeć, to serdecznie polecamy. No i dlatego dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie właśnie temu tematowi. Ja zanim zniknę, to przypomnę, że oczywiście zachęcamy do tego, żeby brać aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. Będzie można zadawać pytania. Prosimy o to, żeby robić to w sekcji czatu na Zoomie lub też w komentarzach naszej relacji na Facebooku. Życzę Państwu miłego wieczoru i odbioru i zostawiam już Państwa z dr Lili Adamowicz. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Tak jak mnie już przedstawiono, nazywam się Lili Adamowicz i będę dziś opowiadać o fenomenie kawaii. Czym jest kawaii? Każdy, kto interesuje się Japonią, na pewno spotkał się z tym słowem, z tym określeniem. Obecnie nawet osoby, które się nie interesują Japonią, często mają okazję to słowo usłyszeć, zwłaszcza w Stanach, gdzie to słowo już niemalże wchodzi do języka angielskiego i jest powszechnie używane. I pomimo popularności tego słowa, no można by zapytać, co to tak naprawdę w ogóle jest kawaii. Nie zawsze jest to, no nie jest to tak oczywista odpowiedź, jak mogłoby się wydawać. Kiedy jest się w Japonii, kiedy mieszka się w Japonii, to tak naprawdę nie da się uciec od tego, od tej estetyki kawaii. Ona jest, pojawia się na każdym kroku, gdziekolwiek się udamy. Będzie pojawiać się w instrukcjach, w różnych banerach, w informacjach o segregowaniu śmieci, w zakazach, nakazach. Po prostu po pewnym czasie mieszkania w Japonii zaczyna się przyzwyczajać, że po prostu to kawaii jest obecne na każdym kroku. I o ile ludziom na Zachodzie może się wydawać, że jest to przejaw jakiejś infantylizacji, to podczas właśnie pobytu w Japonii można sobie zdać sprawę z tego, że jakby to ma zupełnie inną skalę i jest po prostu częścią codzienności. No właśnie, pomimo tego, że to kawaii jest takie mainstreamowe, to no ja chciałabym mówić też o tym indywidualnym aspekcie kawaii. O właśnie jak tytuł mówi o tych mikroświatach, tych obliczach kawaii. I mam nadzieję, że właśnie po tym wykładzie dzisiejszym będą mogli Państwo przede wszystkim jakby poczuć, co to jest kawaii. Niekoniecznie zrozumieć, bo nie sposób wskazać takiej jednej definicji tego, czym to kawaii tak naprawdę jest. I tutaj na prezentacji zapisałam zagadnienia, którym chciałabym się dzisiaj bliżej przyjrzeć. Więc jest to pytanie o to, czym jest kawaii, o związki kawaii a tradycji. Również chciałabym nawiązać do kultury siodzio, następnie do przestrzeni kawaii, do związku między kawaii a japońskim społeczeństwem oraz do autoprezentacji Japonii poprzez kawaii. Jest trochę tych zagadnień, możliwe, że nie do wszystkich będę miała czas się odnieść, ale mam nadzieję, że większość uda mi się poruszyć. Tak, tutaj są różne przykłady tego, czym jest kawaii, ale to może już w tym momencie możemy to przerzucić. Wrzuciłam, znaczy prosiłam o zamieszczenie na wydarzeniu na Facebooku pewnej reklamy. Nie wiem, czy Państwo ją widzieli, czy nie. Wydawało mi się, że ta reklama może być dobrym wstępem do tego, czym kawaii jest.
Mówię tutaj o reklamie zupy miso. Ale o tym, że jest to reklama zupy miso, dowiadujemy się dopiero na samym końcu. Natomiast w trakcie oglądamy różne obrazy, które niekoniecznie kojarzyłyby się z tą uroczą estetyką kawaii, bo mamy tutaj też różne tradycyjne nawiązania, jak na przykład ceremonia parzenia herbaty, czy japoński teatr, mundurki szkolne, kaligrafie, czy nawet figurki z okresu Jomon. Więc to kawaii może ujmować bardzo różne aspekty, co też pokazuje jego jakby indywidualizm. Każdy będzie nazywać kawaii daną rzecz, którą sam w ten sposób odczuwa. Niekoniecznie będą tak na to patrzeć inne osoby. I wydaje mi się, że właśnie ten indywidualizm, te mikroświaty kawaii są tym, co jest kluczem do jego zrozumienia. I tutaj takim nawiązaniem, które lubię jakby przywoływać, jest nawiązanie do ameby. Dlaczego? Samo porównanie w ogóle japońskiej kultury do ameby zastosował Tokimasa Sekiguchi, może Państwo kojarzą, to tłumacz polskiej literatury na język japoński. I on właśnie przyrównał tą kulturę japońską do ameby. Więc kultura jest japońska, ma być prosta, przeźroczysta, plastyczna, ma zmieniać swoją formę. I takie właśnie również jest kawaii. Nie da się go w sposób jednoznaczny określić. Będzie ono zmieniać się w zależności od kontekstu i od formy, do której będziemy starali się je przyłożyć. Tutaj na prezentacji zamieściłam zdjęcia trzech osób, z którymi udało mi się porozmawiać, przeprowadzić wywiad. Między innymi również na temat tego, czym dla nich jest kawaii. I wydaje mi się, że warte będzie to krótkiego przywołania. Na samej górze jest tutaj zdjęcie modelki związanej z subkulturami modowymi Harajuku, Haruki Kurebayashi, która powiedziała w wywiadzie, że dla niej kawaii to jest to, co ona sama uważa za kawaii. Czyli nie wskazuje to na cechy danej rzeczy, którą ona tak nazywa, ale właśnie mówi o jej osobistych emocjach. Więc ten aspekt ja, indywidualizm, to jest właśnie tutaj najważniejsze. Poniżej znajduje się zdjęcie Sebastiana Masudy, który jest projektantem, również artystą, tworzącym w estetyce kawaii. On również powiedział, że dla niego kawaii to pewna osobista przestrzeń, która wypełniona jest rzeczami, które sam kocha. Więc nie jest to jakaś moda, ale po prostu otaczanie się rzeczami, które poruszają daną osobę, wywołują jakieś emocje. I na ten aspekt indywidualizmu również wskazał Nobara Takemoto, tutaj po prawej stronie na prezentacji. To jest pisarz, również projektant związany z modą, zwłaszcza japońską modą Lolita Fashion. On wskazywał przede wszystkim na taki punkowy element, który jest w kawaii. Dla niego jakby to na pozór mogłoby dawać by się nie takie oczywiste, że kawaii jest bardzo bliskie myśleniu punkowemu, a więc jest tutaj pewien opór. To jest kawaii dla mnie i nie interesuje mnie to, co będą sądzić o mnie inni. To jest właśnie moja przestrzeń. Więc myślę, że właśnie w ten sposób można wyobrażać sobie kawaii. Jako przestrzeń, która składa się z rzeczy, które kawaii są właśnie dla nas. No właśnie, więc tak naprawdę czym jest to kawaii? Jest czymś indywidualnym, ale czym? Wydaje się, że można go przyrównać do takiego rodzaju pewnego wykrzyknika. Takie jak w tradycyjnym japońskim języku były na przykład, jeśli Państwo uczą się języka japońskiego, jak a albo hare, czyli coś, co po prostu jakby wskazuje na emocje. Czyli widzi się daną rzecz, czy to na ulicy, czy w sklepie i po prostu mówi się słowo kawaii. Kiedy w ogóle spaceruje się japońskimi ulicami, czy spaceruje się po japońskich sklepach, tak naprawdę to słowo kawaii można usłyszeć na każdym kroku, niemalże jak przecinek w zdaniu. Widzi się daną rzecz, reaguje się w sposób zupełnie bezrefleksyjny. W swoim własnym zachwycie, w emocjach wyraża się to właśnie poprzez kawaii, a więc wskazuje to na te odczucia, a nie na rozumienie. Dobrze, jeśli chodzi o tą ambiwalencję kawaii, o tą jego wieloznaczeniowość, no to można tutaj przywołać te określenia, które co prawda do słowa cute, które jest najczęstszym tłumaczeniem kawaii na język angielski,
wypisała Frances Richard, która wskazała słowa, które mogą być w pełnym sensie synonimami cute. Można je również odnieść do kawaii. Jak widać, są tutaj bardzo różne słowa. Więc jakby to pole znaczeniowe, czy to cute, czy tym bardziej kawaii, jest tak naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Więc jak już powiedziałam, kawaii można tłumaczyć na język angielski jako cute, czyli właśnie coś takiego słodkiego, uroczego, ślicznego, ale angielskie słowo cute pochodzi od łacińskiego słowa acutus, które oznacza ostry, a więc wskazuje na pewną przenikliwość, gwałtowność, może nawet jakieś niebezpieczeństwo, pomimo tego, że na pozór wydaje się dana rzecz być po prostu urocza. No właśnie, urocza. Jeśli spojrzymy na polskie słowo uroczy, to również pojawia się w nim pewna ambiwalencja. W potocznym rozumieniu można po prostu powiedzieć, że jest to urocze, czyli po prostu jest śliczne, ale słowo urocze może również wiązać się z pewnym rzucaniem uroku. Z jednej strony może być to pewien kontekst seksualny, ale z drugiej również może być to właśnie takie rzucanie uroku, przed którym małym dzieciom wiązało się dawniej czerwone wstążki, a więc jakiś rodzaj magii, może nawet nieco niebezpiecznej. Więc również w tym słowie polskim uroczy jest tutaj pewna ambiwalencja. No i właśnie kawaii jakby analogicznie do cute i do uroczy, ale w znacznie większym stopniu kryje w sobie wielość znaczeń. Więc w tym pierwszym takim podstawowym znaczeniu kawaii oznacza śliczny, oznacza po prostu słodki, zarazem nieco wstydliwy, zawstydzony, również to kryje się w tym źródłosłowie. Jeśli spojrzeć na znaki chińskie, obecnie kawaii zapisywany jest alfabetem hiragana, natomiast tradycyjnie zapisywane było w kanji i wtedy te znaki oznaczały, pierwszy z nich to możliwość, a z drugiej strony, a obok niego jest miłość. A więc coś, co jest jakby możliwe do kochania, jakby jest naturalne, żeby wzbudzać tą miłość. Więc takie będzie właśnie to pierwsze podstawowe znaczenie. Kawaii. Natomiast słowo kawaii ma ten sam źródłosłów, co słowo kawaiso. Kawaiso oznacza po japońsku żałosny, biedny, czy nawet godny litości. Sharon Kinsella przeprowadziła w 92, prawda, dawno, ale wydaje się, że jakby do tej pory jest to w ten sposób rozumiane, przeprowadziła badania odnośnie tego, z czym Japończycy kojarzą w ogóle słowo kawaii. I często pojawiały się skojarzenia z dzieciństwem, niedojrzałością, słabością, zależnością, nawet pewnym rodzajem żałosności. I to jakby tak naprawdę odnosi się do tego kawaii-so, ale wydaje się, że właśnie to kawaii-so jest aspektem kawaii. Do podobnych treści odnosi się polska badaczka Brzozowska-Brywczyńska, która również wskazuje na pewien element żałosności, który jest w postaciach kawaii, które pewnie wszyscy kojarzymy, jak choćby Hello Kitty. Tutaj na prezentacji wypisałam, znaczy zamieściłam zdjęcia nieco mniej popularnych postaci. Jest w tych postaciach pewna żałosność. Jeśli by się bliżej przyjrzeć, to te urocze maskotki są bardzo często sprzeczne z jakimiś zasadami anatomii. Ich ciało jest sprzeczne z zasadami anatomii. Mają, nie wiem, małe stopy, wielkie głowy, są w pewnym sensie zdeformowane, zniekształcone. Te małe nóżki nie mogłyby ich w żaden sposób udźwignąć. Brzozowska-Brywczyńska mówi wręcz, że kawaii czy cute powołuje pewną dziwną kategorię mutantów i kalek, a więc urocze postacie, ale tak naprawdę to są no, takie trochę niekształtne potwory, niepełnosprawne w pewnym sensie. Przykładem może być choćby na przykład moja ulubiona postać, czyli Hanna Ritofu. To jest po prostu maskotka, która ma, no jest serem tofu po prostu. I wydaje się, że jest urocza, słodka, ale no, jeśli przyjrzeć się bliżej,
no to te malutkie nóżki, rączki, te nóżki, które by nigdy nie były w stanie unieść tak dużego ciała. I oprócz tego jeszcze tofu jest bardzo miękkie, a więc można go zgniatać. To zgniatanie jest wręcz naturalne. I tutaj możemy nawet przywołać, że właśnie skoro to jest takie żałosna jakaś kaleka, no jest to rodzaj jakiejś przemocy względem tego, względem tej postaci. To może wydawać się nieco śmieszne, natomiast rzeczywiście wydaje się, że tego typu element jest w kawaii również obecny. I tego typu postaci również często się pojawiają. Przykładem tutaj może być też Hanyo Usagi, ten króliczek, który jest na prezentacji. No, po prostu słodki króliczek, ale jak widać, on ma długie uszy. Te długie uszy mają być efektem eksperymentów, które na nim wykonywano. Więc skrywa sobie taką, no powiedzmy, mroczną tajemnicę. Samo jego imię, Hanyo Usagi, wskazuje na to, że jest królikiem, który ma wiele zastosowań. No właśnie, jeśli jeszcze do tego dodać te czerwone oczy, no to tutaj przychodzą na myśl jakieś testy Drace'a i inne tego typu skojarzenia. Więc na pewno kawaii ma taki aspekt, jest nim również obecny. No innym przykładem mogłoby być też tutaj Yami Kawaii, to już może nie mam czasu za bardzo rozwijać w ogóle tego wątku, czyli tego mrocznego kawaii. Natomiast no, często też ten wątek choćby choroby psychicznej jest włączany do estetyki kawaii. Ta dziewczynka tutaj na prezentacji z różowymi włosami, ona właśnie reprezentuje no, taką postać, która no, jest ma różowe włosy, ubrany ma mundurek uczennicy szkoły średniej, ale z drugiej strony właśnie to, co ją charakteryzuje, to różne problemy psychiczne, które są ubrane szczelnie w estetykę kawaii właśnie. Więc tutaj mamy ten aspekt kawaii-so. Ale wydaje się, że w kawaii oprócz tego jest jeszcze jeden element, czyli kawaii. Samo to słowo jakby nie ma tego samego pochodzenia, co kawaii, kawaii-so, natomiast ten aspekt no, jest również często łączony z kawaii. Kawaii oznacza straszny, przeraźliwy. No i ten aspekt właśnie jakiegoś takiego strachu również w kawaii się pojawia. Jako przykłady można wskazać na przykład postać Doba, to jest ten tutaj na dole po lewej stronie. To jest postać stworzona przez Takashi Murakamiego, japońskiego artystę, który tworzy w estetyce kawaii. No i ta postać początkowo była właśnie taka słodka i uśmiechnięta, natomiast z czasem zaczęła przybierać coraz groźniejsze formy i pojawiły się na przykład te ostre zęby, a więc jest tutaj jakiś rodzaj groźby, można powiedzieć. Czy też na przykład Gloomy Bear, ten różowy misiu na prezentacji, który ma długie pazury, atakuje często, więc jakby cała ta historia jest wokół niego stworzona, która jest w pewnym sensie taka właśnie agresywna. Zresztą ta postać jest bardzo lubiana przez środowiska punkowe czy rockowe. No i jeszcze jeden artysta, Yoshitomo Nara, tutaj po prawej stronie. Ten Nara tworzy postacie takich niewinnych dziewczynek, które jednak są zazwyczaj bardzo takie zdenerwowane, złe można by nawet powiedzieć. I trzymają też często jakieś noże czy jakieś groźne narzędzia. No niektórzy mówią, że one po prostu są złe, bo ktoś je obudził, a inni mówią, że one właśnie są wyrazem jakiejś nienawiści do świata, czy też samotności. No więc jakby przez estetykę kawaii również tego typu wartości, może uczucia się przekazuje, a więc no właśnie te uczucia, które kryją się w kawaii. Można by tutaj wymieniać wiele rodzajów kawaii, jest również wiele słów, które się do tego odnoszą, tak jak były wcześniej na prezentacji, tak. Więc na przykład kimokawa, busukawa, yumekawa, w skrócie od kawaii skraca się do kawa i dodaje się przed to różne jeszcze określenia, które wskazują na aspekt danego kawaii. Tych rodzajów kawaii jest tak naprawdę bardzo dużo, więc zarówno jakieś erotyczne kawaii, jak i brzydkie kawaii, dziwne kawaii, cały tutaj mamy przegląd i tak naprawdę wydaje się, że każdy może wymyśleć swoje kawaii, je nazwać, a po jakimś czasie dzięki choćby mediom społecznościowym to słowo może zacząć funkcjonować.
Dobrze. Jeśli chodzi o kawaii właśnie, to kiedy no, popatrzy się na Hello Kitty choćby, czy na japońską modę, na pierwszy rzut oka głównie zwracają uwagę takie elementy zachodnie, jakieś nie wiem, nawiązania na przykład do Disneya. Nie wydaje się to czymś, co byłoby bliskiej japońskiej tradycyjnej kulturze, którą raczej kojarzymy z pewną niedoskonałością, prostotą, brakiem. Natomiast tutaj jakby wydaje się, że jest to wszystko tak naprawdę pełne przesytu. I gdzie tutaj ta tradycyjna estetyka? No ale jak się okazuje, element kawaii jest obecny w japońskiej kulturze już od dawna. Takim przykładem może być dziennik Sesshonagon, Makura no Soshi. To jest X wiek. Sesshonagon była damą dworu, która no po prostu zapisywała swoje różne uwagi, często nieco kąśliwe, w dzienniku. No i ona również w tym dzienniku zapisywała między innymi swój zachwyt nad małymi rzeczami słodkimi. Na przykład pisała o ptaku, który daje jedzenie swoim pisklętom, czy o dziecku, które podnosi coś, aby pokazać to dorosłemu. Opisywała, że właśnie tego typu elementy są bardzo... Ona nie używała jeszcze słowa kawaii, tylko używała słowa utsukushi. Ale wydaje się, że jest to przejaw tej samej wrażliwości, która jest charakterystyczna dla kawaii właśnie. Innym przykładem z tradycyjnej japońskiej kultury mogą być lalki, drzeworyty, zwoje, czy nawet buddyjskie posągi, gdzie często te elementy kawaii się pojawiają. Takim przykładem wyrazistym mogą być Chōjū Jimbutsu-giga, czyli te słynne zwoje z XII-XIII wieku, które w taki humorystyczny dość sposób pokazują zantropomorfizowane postaci zwierząt, które się kąpią, modlą, bawią, uczestniczą w ceremonii. No ale to, co właśnie zwraca uwagę, to, że te zwierzęta są dość no, urocze. I wydaje się, że również jakby ich ta uroczość, pomimo tego, że pochodzi z XII i XIII wieku, nadal jest aktualna. Na przykład zabawki z tymi zwierzętami, z tych zwojów pojawiają się w japońskich maszynach gachapon. To są te maszyny tutaj na prezentacji po prawej stronie. Maszyny, do których wrzuca się monetę, no i losowo wypada z tej maszyny jakaś zabawka. No i właśnie między innymi pojawiła się seria zabawek z tymi zwierzętami. Więc jak widać, są one dalej popularne. A to jest XII-XIII wiek, powtarzam. Wydaje się, że Japończycy mają w sobie taką słabość do rzeczy małych, słodkich, słabych, taką skłonność do miniaturyzacji czy minimalizmu. Często te postaci są narysowane z kilku prostych kresek. Tak naprawdę każdy jest w stanie przy niewielkim wysiłku narysować Hello Kitty. To nie jest coś, co trzeba by było włożyć bardzo dużo wysiłku. To jest dosłownie właśnie kilka kresek. I w tym właśnie kawaii jest japońskie. Ta moc małych przedmiotów w ogóle wynika z buddyzmu. Tu oczywiście można by długo się nad tym rozwodzić, a nie ma na to czasu. No, ale z całą pewnością minimalizm, miniaturyzacja jest cechą Japonii. Niektórzy nawet w swoich teoriach tą skłonność do miniaturyzacji odnoszą do zależności japońskiej gospodarki czy ograniczoności zasobów Japonii. No, tu jest dużo różnych teorii, które gdzieś tam Państwo mogą sobie wyszukać, jeśli by to kogoś interesowało. Kolejnym aspektem, który łączy kawaii z kulturą tradycyjną, jest zjawisko estetyzacji rzeczywistości. Estetyzacji, a więc nadawania rzeczom codziennym cech estetycznych, czynienie ich po prostu pięknymi. Więc pomimo tego, że dużo mówi się też o tej miłości Japończyków do natury, to tak naprawdę wydaje się, że ta natura, którą tak kochają Japończycy, nie jest po prostu tą naturalną formą. Jest to celebracja natury przekształconej, sztucznej. Przykłady? Japońskie ogrody, drzewka bonsai, czy na przykład, nie wiem, już mówiąc o naturalności, nie tyle może o naturze,
ceremonia parzenia herbaty. To wszystko nie jest naturalne. To są pewne, to są wszystko jakieś ceremonie, jakieś zasady, przekształcanie tej natury, nadawanie jej cech estetycznych, czynienie jej piękniejszym. Ta sztuczność wydaje się być właśnie cechą japońskiej kultury, pewne umiłowanie do sztuczności. To widać również w japońskim teatrze, który nie opiera się na tradycyjnym teatrze, który nie opiera się na naturalnej grze, ale właśnie na odgrywaniu pewnych ustalonych form na scenie, tak zwanych kata. A więc w pewnym sensie rzeczywistość jest doskonalona poprzez estetykę. No i jeszcze popatrzeć na te zdjęcia, które są teraz na prezentacji, a popatrzeć na te, to wydaje się, że mają one coś wspólnego. Zarówno jedne, jak i drugie są pewną formą przekształcania rzeczywistości, nadawania jej cech estetycznych, czynienia jej pewnym rodzajem sztuki. Więc wydaje się, że również kawaii można w ten sposób rozumieć. Takim ciekawym przykładem może być Necke i Strappu. Necke były to małe rzeźby, które służyły do mocowania woreczków za różne rzeczy przy pasie, przy kimonie. A więc kimona nie miały kieszeni, więc wieszano woreczki i właśnie mocowano przy pomocy takich małych rzeźb, jakie tu Państwo widzą na prezentacji. Początkowo to była tylko funkcja taka ściśle użytkowa. Natomiast z czasem one zaczęły przybierać coraz bardziej takie misterne, fikuśne wręcz formy. I stały się rodzajem sztuki, pojawili się kolekcjonerzy zbierający te małe rzeźby, czy nawet księżniczka Takamado, która właśnie była kolekcjonerką, jest kolekcjonerką tych Necke właśnie. One mają sobie taki element, jak niektórzy mówią, twista, takie właśnie, zatrzymaj się i popatrz na nie. To są zwierzątka, ale one mają w sobie pewien urok. No i jeśli odnieść Necke do dzisiejszych strapów, czyli po prostu przypinek do komórek czy przy portfelu, który Japończycy tak uwielbiają, no to można tutaj znaleźć pewną analogię. Wydaje się, że strapu, bądź przypinki do telefonu, pewnie Państwo kojarzą takie zdjęcia Japończyków, którzy mają telefon, na którym jest pełno przypinek, które zajmują więcej miejsca tych zawieszek, więcej zawieszek niż jakby sam telefon zajmuje mniej miejsca od tych zawieszek. No to można tutaj znaleźć analogię, że właśnie Japończycy w ten sposób starają się jakoś upiększać te przedmioty codziennego użytku. Czy to będzie właśnie telefon, czy to będzie woreczek zawieszony przy pasie obi. Więc japońska kawaii kryje w sobie takie cechy japońskie, jak już powiedziałam, tak w ramach podsumowania, właśnie taką emocjonalność, subiektywność. Z drugiej strony również kawaii ma w sobie pewną ulotność, czasowość, czyli to, co najczęściej mówimy o tradycyjnej japońskiej kulturze, pewną taką przemijalność, chwilowość, zawieszenie w pewnym kontekście. To wszystko jest na pewno obecne zarówno w tradycyjnej japońskiej kulturze, jak i w kulturze kawaii. Więc tutaj mówiłam do tej pory właśnie o tym związkach z tradycyjną kulturą. Teraz można by zapytać, kiedy narodziło się kawaii w tym dzisiejszym rozumieniu? Kiedy narodziła się właśnie ta estetyka, którą teraz łączymy z kawaii? No i wydaje się, że tutaj warto wskazać na kulturę shōjo. Samo słowo shōjo, jeśli by bezpośrednio tłumaczyć je po znakach, oznacza młodą dziewczynę, małą dziewczynę. Natomiast to słowo ma w sobie, kryje w sobie coś więcej niż tylko właśnie tą młodą dziewczynę. Patrząc na początki tego słowa, należałoby cofnąć się do epoki Meiji, kiedy właśnie z inicjatywy rządu powstała taka ideologia wychowania dziewcząt na dobre matki i żony. I właśnie była to taka ideologia shōjo, która kreowała wzór młodej dziewczyny, która miała być no, takim uosobieniem hiperkobiecości. Miała być uczuciowa, miała charakteryzować ją uczuciowość, czystość, skłonność do estetyki.
I to wszystko właśnie tego typu świat, w którym ona się miała znajdować, miało ją przygotować do tego, żeby stała się w przyszłości dobrą żoną i matką. I to słowo siodzie odnosiło się głównie do tych dziewcząt nastoletnich, które były jakby już nie były dziećmi, ale nie były jeszcze dorosłymi kobietami, które muszą wejść w pewne role społeczne, więc były zawieszone pomiędzy. No i dlatego właśnie mogły w tym stanie zawieszenia pozwolić sobie na taki pewien egoizm, na pogrążanie się w tym własnym świecie własnych uczuć, własnych marzeń, takim estetycznym świecie pięknych przedmiotów. Więc właśnie w epoce Meiji to ten koncept siodzio był taki silnie ideologiczny. Ale same dziewczęta przyjęły to i wykorzystały tak naprawdę do własnych celów. Nie uważały tego typu kultury za coś, co ma je przygotować do jakiejś roli w przyszłości, ale jako po prostu własny, coś własnego. I w ten sposób właśnie ten koncept siodzio przyczynił się do powstania w epoce Taisho, a więc kolejnej epoce 1912-26, przyczynił się do powstania kultury siodzio, kultury dziewcząt. I na tą kulturę składały się ilustracje, mangi, teatr, powieści, magazyny. Rozwinęła się cała bogata kultura, która właśnie miała docierać, miała być przekonywująca dla tych młodych dziewcząt. Więc ta uczuciowość, estetyka, tego typu treści właśnie powstawały. No, jakby to miałoby skierowane do tych młodych dziewcząt, ale potem pojawiły się już koncepty na przykład wiecznej siodzio, czy osób o sercu siodzio. I tego typu treści zaczęły docierać również do starszych odbiorczyń, czy nawet do chłopców, ale to już jest zupełnie inna historia. Tutaj na prezentacji jest kilka takich przykładów właśnie magazynów, ilustracji, powieści czy teatru Takarazuka właśnie, który jest teatrem kultury siodzio. Więc jako element tej kultury wydaje się, że jeden z początkowych był, jakby rozwinęło się ilustratorstwo, ilustracje skierowane właśnie dla siodzio. Jeden z takich ilustratorów, rysujących często postaci takich młodych dziewcząt, ten ilustrator nazywał się Yumeji Takehisa, on w 1914 założył sklep Minatoya Edzo Shiten, który sprzedawał rzeczy skierowane właśnie do młodych dziewcząt i te rzeczy były najczęściej właśnie zdobione takimi motywami, które on sam rysował, które do tych dziewcząt miały docierać. I właśnie ten rok, 1914, uznaje się za taki symboliczny początek w ogóle zjawiska kawaii w dzisiejszym rozumieniu. Czym są te rzeczy, o których mówię, które były sprzedawane w tym sklepie? Po pierwsze, były to rzeczy sprzedawane właśnie domyślnie dla dziewcząt, młodych kobiet, a więc po raz pierwszy stworzono takie rzeczy, które miały jakby określoną z góry grupę odbiorców. A oprócz tego, tym, co je charakteryzowało, to był właśnie taki silny kontekst symboliczny, który w nich był. Mówimy tutaj o tak zwanych fancy goodsu, czyli przedmiotów, które z jednej strony mają jakąś funkcję użytkową, ale tak naprawdę tym, co w nich dominujące, to właśnie ta funkcja symboliczna, która buduje, pokazuje, prezentuje tożsamość czy też gust właściciela. A więc z jednej strony, no oczywiście możemy tej rzeczy używać, czy to w biurze, czy w domu, ale z drugiej strony ta rzecz mówi o nas, że na przykład interesujemy się tym, lubimy oglądać to. No i to jest to, co bezpośrednio dziś łączymy z kawaii, kiedy mówimy na przykład o, nie wiem, długopisach z jakąś postacią. No to z jednej strony one mają funkcję użytkową, ale tak naprawdę wydaje się, że można by było pisać czymkolwiek, a to, że one na przykład są zdobione dużą postacią, która może nawet przeszkadzać w pisaniu, jakąś taką figurką postaci, no to właśnie ma wskazywać na odbiorcę. To ma poruszać jego emocje, pokazywać, kim on jest i co on właśnie lubi. No i tak w
ten sposób właśnie począwszy od kultury siozia narodziły się te fancy goods, które do dziś jakby są tym kluczowym elementem estetyki kawaii właśnie. Ta wartość naddana tak naprawdę jest tutaj w nich najważniejsza. No też wcześniej mówiłam o tych zawieszkach na telefon. No to jest jakby przykład tego samego. Ze względu na to, że kawaii właśnie te fancy goods, estetyce kawaii wzbudzają takie emocje, mówi się niekiedy nawet o nich, że te rzeczy się nie kupuje, tylko się je adoptuje, więc to jest taki akt symbolicznej adopcji. To, co ważne, to właśnie ten Yumeji Takehisa, który założył ten pierwszy sklep z fancy goods, on był ilustratorem, więc jakby początki tego kawaii należy bezpośrednio łączyć właśnie z tym środowiskiem ilustratorów, tworzących portrety siodzio i tworzących dla siodzio. Tutaj na prezentacji teraz mogą Państwo zobaczyć ilustrację właśnie Yumeji Takehisy, który tworzył nadal w stylu takim, no nieco tradycyjnym, można by powiedzieć, ale równocześnie te zachodnie wpływy są dość wyraźnie widoczne. Najlepszym przykładem mogą być to, że no choćby te postaci mają stosunkowo, no tutaj może akurat nie widać na tych przykładach, które wybrałam, ale mają stosunkowo duże oczy, duże i okrągłe, jeśli porównać to choćby do postaci kobiet z drzeworytów. No a w japońskiej kulturze tradycyjnie duże oczy uważano za pewien taki przejaw takiego wulgaryzmu. To nie było coś, co było estetyczne. A wraz z wpływem kultury zachodniej, która jakby oddziaływała na kształtowanie się tej estetyki siodzio, bo to jest jeszcze może jedna rzecz, o której nie powiedziałam, czyli właśnie o znaczeniu takich elementów zachodnich w kulturze siodzio właśnie, no to tego typu postaci dziewcząt z dużymi oczami, często też później już ubranych w zachodnie stroje, będą tutaj istotne. A więc ten Zachód był po części traktowany, w ogóle te motywy zachodnie, jako taka idealna kraina marzeń, a więc wykorzystywanie tego typu elementów mogło służyć do kreacji takiego świata marzeń dla siodzio, a później również przez same siodzio. Kiedy one przejęły, to stały się również twórcami tego typu kultury. No tak, tutaj kolejne ilustracje, jakby coraz bardziej one zaczynają stawać się kawaii. Tradycyjne cechy, tradycyjne stroje coraz bardziej zanikają, a te elementy, które współcześnie łączymy z kawaii, są coraz wyraźniej widoczne. No i tutaj Makoto Takahashi, wydaje się, że jeden z przełomowych ilustratorów właśnie. Jego postaci dziewcząt, postaci siodzio, no są już bardzo takie właśnie współczesne w swoim elemencie kawaii. Makoto Takahashi jest zdecydowanie jednym z najbardziej ulubionych do dziś ilustratorów właśnie. On najczęściej tworzy takie postaci dziewcząt, które no, na pierwszy rzut oka wydają się pokazywać postaci dziewcząt z zachodu, właśnie te wielkie oczy, iskrzące się gwiazdami, czy blond włosy, zachodnie stroje księżniczek najczęściej. No jest to coś bardzo zachodniego, zresztą sam Takahashi wspominał, że jakby pierwszą jego inspiracją było to, kiedy mając 10 lat zobaczył w kościele małą, jasnowłosą dziewczynkę i to był pierwszy raz, kiedy zobaczył w ogóle jasne włosy i bardzo go to w ogóle poruszyło, bardzo jakby dla niego było to silnym takim przeżyciem estetycznym. Od tamtej pory już zapragnął malować właśnie takie, rysować takie postaci dziewcząt. Ale Takahashi oprócz tego, że no, często nawiązuje do jakichś zachodnich baśni w swoich ilustracjach, to również wykorzystuje japońskie legendy. Czy sam też nawet mówi, że te jego postaci dziewcząt przypominają, uwaga, statuły buddyjskie. Co mogłoby dziwić, gdzie tu mamy do czynienia z jakimiś posągami buddyjskimi? On mówi o tym, że ich wyraz twarzy jest trudny do określenia. One zawsze się lekko uśmiechają, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy są smutne, czy są wesołe. Tak naprawdę odbiorca sam może przełożyć na nie swoje uczucia i dostrzec w nich te uczucia. I to właśnie mają łączyć z postaciami, właśnie no, takich buddyjskimi właśnie. A więc taki brak emocji jakby. To też będzie charakterystyczne choćby dla później już dla Hello Kitty, która nie ma ust, co wzbudza duże emocje, czy to
feministek, które mówią właśnie, że to jest takie odzwierciedlenie kobiety, która nie ma własnego głosu, czy jest to jakiś efekt, nie wiem, paktu z diabłem, no różne teorie się pojawiają na ten temat, ale jakby Hello Kitty nie ma ust po prostu dlatego, że ona ma nie pokazywać żadnych emocji. Ona po prostu ma jakby odbiorca, jej właściciel może przerzucić na nią swoje emocje, dostrzec w niej właśnie te swoje emocje, poprzez to, że ona sama ich nie wyraża. No i tego typu właśnie myślenie jest już obecne u Takahashiego właśnie. Zresztą te księżniczki Takahashiego, jak na nie się często mówi, one też wpłynęły silnie na rozwój mody japońskiej, choćby na japońską modę Lolita Fashion, w której od początku właśnie tego typu estetyka była bardzo znacząca. Tym, co się bezpośrednio łączy z fancy goods właśnie, z kulturą shoujo, z kawaii, to właśnie pisanie i artykuły papiernicze w ogóle. No więc artykuły papiernicze oczywiście były jednym z powszechniejszych rzeczy pośród fancy goods. A więc po epoce Taisho i później dziewczęta jakby po skończeniu szkoły podstawowej nie musiały przerywać swojej edukacji, wychodzić za mąż, mogły kontynuować edukację, miały przez to też więcej czasu i często spędzały go właśnie na pisaniu listów, pamiętników. Więc te artykuły papiernicze w estetyce kawaii właśnie były bardzo popularne. A później, już w epoce Showa, jakby do tego doszło coś jeszcze, zwłaszcza mówię tutaj o latach 70., 80., kiedy dziewczęta zaczęły pisać na tak zwany sposób marumodzi. Marumodzi, jeśli by bezpośrednio przetłumaczyć to słowo, oznacza okrągłe litery. To jest to, co tutaj widać na zdjęciach. A więc zaokrągla się te litery. Nieważne, czy to będzie pisanie w alfabecie rzymskim, czy w hiraganie, w katakanie, czy w chińskich znakach, nie ma to znaczenia. Po prostu te litery są okrągłe. Przez to mamy być bardziej jakby słodkie, urocze. Często dodaje się jeszcze jakieś małe rysuneczki do tego, czy angielskie słowa. W ten sposób jakby dziewczyny, aby wyrazić swoje uczucia, zaczęły pisać. Oczywiście wzbudziło to straszny też sprzeciw. Nie uznawano w szkołach testów pisanych właśnie marumodzi. Ale z czasem to się zaadaptowało, zaczęło być wykorzystywane w mangach, w magazynach i no, marumodzi stały się po prostu częścią kultury. A tak naprawdę była to po prostu jakby taka rodzaj takiej oddolnej rewolucji dziewczyn właśnie. Poprzez pisanie, co zresztą bardzo jest w ogóle charakterystyczne tego typu sposób jakby wyrażania swojego indywidualizmu w Japonii. Kiedy spojrzymy na całą rozbudowaną obecnie kulturę japońskich emoji, całą tą kulturę w ogóle telefonów komórkowych w Japonii i rolę dziewcząt właśnie w tym zjawisku, no to widzimy, że właśnie to pismo jest tutaj takim ciekawym elementem właśnie wyrażania swojej indywidualności w Japonii. Niektórzy w ogóle mówią, że te marumodzi stanowią w ogóle początki kawaii, ale wydaje się, że kawaii powstało już wcześniej, właśnie wyrosło z tego kręgu ilustratorów, a marumodzi były jakby tego poniekąd konsekwencją. Co mamy dalej? W późniejszym etapie następuje silna komercjalizacja kawaii, wiadomo, lata 50., 60., a już tym bardziej lata 80., ekonomia bańki mydlanej w Japonii, to czas dobrobytu. Więc ten stan dobrobytu sprawia, że po prostu ludzie mogą pozwolić sobie na większe wydatki, więc jakby ten rynek fancy goods kwitnie. Kawaii zaczyna stawać się wszechobecne. I później, kiedy nawet japońska gospodarka no, mocno spowalnia, no to właśnie to kawaii już zostaje. Takie kawaii nie będące częścią jakiejś kultury shoujo, tylko kawaii tak naprawdę obecne na poziomie już ogólnokrajowym. Właśnie w tym gorszym stanie gospodarki zaczynają też powstawać sklepy stujenowe. Stujenowe, czyli mniej więcej po 3,40. Różne rzeczy, które, sklepy, w których są różne rzeczy, a wszystkie można kupić właśnie za 100 jenów. I bardzo dużo rzeczy z tych sklepów jest właśnie kawaii. A więc kawaii zaczęło stawać się powszechne, no tanie i przez to bardzo łatwo dostępne. Dodatkowym elementem w latach, począwszy od lat 80. jest Disney.
Lata 80. to otwarcie Disneylandu w Tokio. No i wielkiego boomu w ogóle na Disneya. Niektórzy badacze wskazują wręcz, że kawaii w dzisiejszym rozumieniu to połączenie estetyki shoujo z Disneyem właśnie. Warto też zauważyć, że to ten Disney w Japonii nabrał też jakby swoich własnych cech. To nie jest takie proste przełożenie Disneya amerykańskiego, tylko jakby Japończycy zaczęli rozwijać ten rynek Disneya u siebie na własny sposób, czyniąc go bardziej kawaii. Czego przykładem są choćby te postaci Tsum Tsum, te, które są tutaj na górze, czyli takie spłaszczone postaci no, Disneya, które mają po prostu bardziej uroczy, układa się je w takie stosy. No, jak widać, one są dużo bliższe właśnie takiemu ujęciu kawaii. No, w Tokio oprócz Disneylandu znajduje się również Disney Sea, druga kraina Disneya, która ma, związana jest postać misia Disneya, Daffy'ego. No jakby tego typu różne elementy nowe, niepopularne, albo zupełnie nowe, albo niepopularne w Ameryce, w japońskim Disneyu się rozwijają. Czy choćby też na przykład przedmioty Disneya, różne gadżety, fancy goods Disneya dla dorosłych, z góry skierowane dla dorosłych. To też właśnie jest koncept japoński. No i w ten właśnie sposób kawaii zaczyna stawać się po prostu konceptem marketingowym. Jeśli coś jest kawaii, to po prostu sprzeda się, jest powtarzane właśnie to słowo, tak jak już mówiłam na początku, niczym mantra na ulicach, w sklepach. No kawaii na pewno ten taki silny wymiar konsumpcyjny, komercyjny ma w sobie obecny. Dobrze. Jeśli chodzi o przestrzenie kawaii, no tutaj można by mówić długo, bo tak naprawdę kawaii w Japonii jest wszędzie, więc trudno znaleźć by tak naprawdę przestrzeń życia, w której tego kawaii by nie było. Ale no takim pierwszym elementem, który należy wymienić, do którego należy się odnieść, są te właśnie postacie w stylu kawaii, które pewnie Państwo no, kojarzą. Te pierwsze skojarzenie z kawaii to właśnie te postacie kawaii. Wśród tych postaci można wyróżnić kiara i kiarakta. To jest podział wysunięty przez badacza Goito, krytyka mangi również, który powiedział, że kiara to są takie postacie, które są narysowane na wzór ikony, czyli jakby powstaje sama postać, która jest w pewnym sensie wyalienowana od jakiegoś innego tekstu kultury. Czyli nie jest to postać bezpośrednio z anime, czy z mangi, czy z powieści, czy z czegokolwiek, z gry, tylko powstaje najpierw sama postać. Można stworzyć wokół niej historię, ale ta historia jest jakby czymś drugorzędnym. Pierwsze jest sama postać. No i Hello Kitty jest tutaj dobrym przykładem, jako że no, pierwsze pojawienie się Hello Kitty w latach 70. to portmonetka z jej wizerunkiem. A więc nie był to inny tekst, pełen tekst kultury, który by wypromował Kitty, tylko po prostu od początku była to pewna rzecz z jej wizerunkiem. No i w ten sposób Kitty jest tutaj takim typowym przykładem właśnie kiara. A jeśli mówimy o kiarakta, to jego podstawą są właśnie teksty kultury. A więc będziemy mieli to do czynienia, czy to właśnie z grami, czy z mangami, czy z anime, które mają w sobie jakieś postaci, które potem później mogą być oczywiście popularne i mogą powstawać z nimi różne wizerunki, różne fancy goods. Natomiast tym, co jest jakby pierwsze, jest właśnie ten tekst kultury. No i przykładem może być choćby Luna z Czarodziejki z Księżyca, która jest jakby popularna no, poprzez to anime właśnie, jakby bezpośrednio odnosi się ją do tego anime czy mangi, właśnie Czarodziejki z Księżyca. W przeciwieństwie do Kitty, która po prostu, później oczywiście powstały też anime z Hello Kitty, ale to jest coś wtórnego. Więc tak w ten sposób można właśnie rozróżnić kiara od kiarakta. Jeśli chodzi właśnie o te kiara, no to wśród nich mogą być zarówno postacie komercyjne i niekomercyjne. Ale może zanim o tym powiem, to w ogóle no, można by zapytać, skąd w Japonii tak straszna popularność
w ogóle tych postaci. No niektórzy wskazują tutaj na japoński, nie wiem, politeizm, animizm, shintoizm, w którym obecne są postaci kami, czyli tych bogów, które przenikają różne przestrzenie rzeczywistości. Czy mamy też yokai, czyli te takie postacie obdarzone nadnaturalnymi mocami, które często mogą się przemieniać, czy to zwierzęta, czy przybierać ludzkie postaci, czy nawet mogą być ukryte w przedmiotach. Więc japońska religia politeistyczna jest silnie nasycona właśnie obecnością różnych postaci. No i wydaje się, że właśnie obecność tych postaci w popkulturze no jest w pewnym sensie z tym powiązana. Oczywiście nie bezpośrednio, natomiast samo takie myślenie właśnie antropomorfizujące na pewno jest z tym związane. Te postacie kawaii mogą też stanowić taką rolę takiego opiekuna czy reprezentacji czegoś. Kiedy na przykład będziemy mówić o maskotkach związanych z danymi prefekturami w Japonii, danymi miastami, danymi firmami, markami, no to te postaci są takim swoistym rodzajem właśnie opiekuna, reprezentacji. A więc jest tutaj to takie myślenie dość mocno animistyczne obecne. No ale wracając do tych komercyjnych i niekomercyjnych postaci, no to postaci komercyjne, no to będą te, które są właśnie kreowane przez duże firmy, jak choćby Sanrio, które stworzyło Hello Kitty, czy Sanix, obecnie również bardzo popularny. Więc to są te postaci, które są jakby tworzone przez profesjonalistów i ich zamierzeniem, jakby celem tworzenia tych postaci od początku jest po prostu sprzedanie dużej ilości rzeczy z nimi. Więc jest to ten silny aspekt komercyjny właśnie. Tak jak mówiłam, Hello Kitty pierwszym jej wizerunkiem był po prostu obrazek na portmonetce. No sama Hello Kitty właściwie po japońsku mówi się bardziej na nią po prostu Kitty the White. White ma być jej nazwiskiem. No jest ciekawą postacią na pewno. Niektórzy odnoszą ją do japońskich manekineko, czyli tych kotków, które mają łapki takie wysunięte i mają jakby zapraszać. W zależności, którą łapkę mają podniesioną, to zapraszają na przykład do sklepu, przed którym stoją, jakby przywołują pieniądze albo mogą też przywoływać szczęście. Jedna łapka jest od szczęścia, druga jest od pieniędzy właśnie. No tego typu manekineko są w japońskiej kulturze i Hello Kitty też jest niekiedy z tym właśnie łączona. Chociaż sama autorka, twórczyni Hello Kitty właśnie, sam pomysł w ogóle kotki Kitty wysunęła z Alicji w Krainie Czarów, gdzie Alicja bawi się właśnie z kotką Kitty. Ciekawe jest również to, że Kitty jakby ma całą swoją historię, całą swoją rodzinę. Jakby Japończycy też dbają o to, żeby te postaci były w pewnym sensie no, jakoś ugruntowane. One nie są tylko samym wizerunkiem, tylko wokół tych kiara również tworzy się takie historie. A więc Hello Kitty jest Brytyjką, nawet podobno nie jest kotką, tylko ma być dziewczynką, co firma Sanrio ogłosiła, że Kitty nie jest kotem. No ma siostrę, Mimi, która jest fanką szycia, marzy o zamążpójściu, ma rodziców, ma nawet własne zwierzątka. No też ciekawe jest to, że ona raczej rodzina Kitty jakby reprezentuje taki typ dość konserwatywnej rodziny, a więc mamy, która lubi gotować, zajmuje się domem i zamyślonego ojca. No mamy tutaj taki trochę stereotyp takiej japońskiej rodziny z okresu Showa właśnie. No, ale w razie ta historia jest tutaj na pewno istotna. No, ale obok tych postaci właśnie komercyjnych mamy jeszcze postaci, które przynajmniej początkowo są niekomercyjne, amatorskie. I to są tak zwane yurukiara. To są postaci, które powstają najczęściej do promocji jakichś miejsc, właśnie instytucji, prefektur. Często one są wyłaniane w ramach jakiegoś konkursu czy tworzone przez rady miejskie i mają takie funkcje po prostu PR-owe. Mają wyrażać specyfikę na przykład danego miejsca i mają się z nim utożsamiać, ma służyć do jego promocji po prostu.
No i właśnie te postaci, w przeciwieństwie do tych profesjonalnych postaci komercyjnych, one często są takie trochę niedopracowane niekiedy, takie no niedoskonałe, trochę niezgrabne. No jest w tym pewna amatorskość, ale właśnie przez to są tak bardzo kochane przez Japończyków i niektóre z nich zyskują popularność już taką ogólnokrajową, jak choćby widoczne tutaj na zdjęciach Funashi i Kumamon. Kumamon to ten czarny misiu i Funashi to, to ta gruszka żółta z gitarą, jako że nawet odbywają się koncerty już teraz Funashiego. Tak, gra na gitarze i lubi heavy metal w ogóle, więc cała historia jest tutaj też obecna. No więc to były po prostu postaci związane lokalnie. Funashi z Funabashi, miejscowością Funabashi, Kumamo z prefekturą Kumamoto. No ale one się upowszechniły i obecnie można kupić już fancy goods z ich wizerunkami w całej Japonii. Rzeczywiście Japonia jest cała wypełniona tym Yurukiara. Jeżeli mamy jakiś festiwal, często w telewizji nawet, no pojawiają się właśnie te Yurukiara w postaci Kigurumi. Kigurumi to właśnie ten strój danej postaci, do której wchodzi do środka człowiek, no i właśnie jakby porusza się jako ta postać właśnie. No są całe konkursy, wybiera się najpopularniejsze Yurukiara. W internecie są całe bazy danych Yurukiara z różnych obszarów Japonii. No jest to coś zupełnie absolutnie tak naprawdę powszechnie obecne w Japonii. Tak. Więc jeśli chodzi o te przestrzenie, wracając już do tego, co mówiłam, oprócz tych postaci, no tak naprawdę trudno wskazać jakąś sferę, w której kawaii nie byłoby obecne w Japonii. No ale żeby tak pokazać jakieś przykłady, można wskazać na te cztery sfery, o których mówiła Sharon Kinsella, już wspomniana, w których to kawaii jest bardzo wyraźnie obecne. No i te sfery to byłoby jedzenie, idole, zachowanie oraz moda i fancy goods. Jeśli chodzi o fancy goods, no to już dużo o nich powiedziałam. Moda jest tego jakby konsekwencją, więc może nie będę tego rozwijać, bo nie ma na to czasu. No a jeśli chodzi na przykład o jedzenie, no to takim przykładem dobrym mogą być na pewno bento, czyli te zestawy na drugie śniadanie, które często są przygotowywane w niezwykle misterny sposób. Pojawiają się w nich postacie. Tutaj na przykład mamy te trzy świnki zrobione z ryżu. Niekiedy są nawet konkursy w ogóle na takie zestawy drugośniadaniowe, na takie bento, które niekiedy są małymi dziełami sztuki. Mogą ukazywać nawet pewne scenki rodzajowe czy historyczne, jak na przykład przybycie Matthew Perego w XIX wieku i otwarcie Japonii, więc może być nawet całe drugie śniadanie, które pokazuje taką scenkę. No słodycze. Obok, właśnie w środku, tutaj na dole, są te takie cztery postaci zwierzątek, no i to są tak naprawdę słodycze japońskie, czyli te wagashi, które są wystylizowane na właśnie postacie tak zwanych sumikogurashi, może potem jeszcze o nich powiem, jak będzie czas. A więc jedzenie jest rzeczywiście bardzo silnie estetyczne. Jeśli chodzi o idoli, no tutaj jest znowu bardzo, bardzo szeroki temat. Natomiast no, idole w Japonii to nie są tacy idole, jakich my kojarzymy na zachodzie, co kojarzymy ze słowem idol. To są osoby, które są po prostu urocze, często nie mają nawet jakiegoś większego talentu, bo nie chodzi o to. Mają być urocze w swoim zachowaniu, często debiutują w młodym wieku, mają być takimi przyjaznymi postaciami, przyjaciółmi z sąsiedztwa, którzy mogą, nie wiem, mylić się, potykać i przez to właśnie są kawaii, więc to kawaii w zachowaniu. To się jakby łączy również z postaciami idoli właśnie, to zachowanie na sposób kawaii. A więc takie może niekiedy nawet nieco niezdarne, ale właśnie przez to wzbudzające taką chęć opieki, wzbudzające pewne emocje. Z tym zachowaniem w sposób kawaii wiążą się również takie słowa jak burikko czy noripigo. Burikko to udawane dziecko. To może być wydźwięk nieco negatywny. Odnosi się do osób, które właśnie w swoim zachowaniu udają dzieci, czyli stylizują swoje zachowanie na sposób kawaii. To też może mieć często takie, jakby taką sobie dwuznaczność, czyli na przykład wiązać się z takim udawaniem dziecka, żeby na przykład wzbudzić chęć opieki u mężczyzn, jeśli dotyczy to dziewcząt. Więc tutaj też niekiedy jest to tak negatywnie odbierane często. A język noripigo to taki język stylizowany na mowę dzieci.
a więc ucina się końcówki, zniekształca niektóre słowa, aby to po prostu brzmiało w sposób taki kawaii. Można też na przykład mówić o sobie w trzeciej osobie, czyli na przykład, nie wiem, Michiko coś zrobiła, prawda? Zamiast ja coś zrobiłam. A więc no, tego typu elementy również. No ale jeśli mówić o przestrzeniach kawaii, to możemy tu mówić o mandze, o anime, o reklamach, no, o każdej właściwie sferze życia w Japonii, która jest przesiąknięta tym elementem kawaii właśnie. No i tutaj dochodzimy do już jednej z ostatnich kwestii, którą chciałabym poruszyć, ale wydaje mi się ona dość ciekawa i myślę, że też inspirująca i może też, nie wiem, jakieś wywołać u Państwa reakcje. Jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzą. Mam tutaj na myśli związki między kawaii a japońskim społeczeństwem, czyli tą obecnością kawaii w relacjach właśnie społecznych w Japonii. O czym tutaj jest mowa? No właśnie, często mówi się o japońskim społeczeństwie jako o silnie skodyfikowanym, uwikłanym w pewne schematy, uniformizację, wysokie oczekiwania, które należy spełnić. Japońskie społeczeństwo jest takie silnie zhierarchizowane, co wynika z konfucjanizmu, a więc ta hierarchia dotyczy czy to wieku, zależność na przykład syna od ojca, czy hierarchii płci, niestety nadal w Japonii obecnej, czy pozycji, czyli właśnie podwładnego od panującego. Ta hierarchia jest czymś, co na pewno porządkuje życie w Japonii. No i właśnie to wpływa na wykształcenie się tak zwanej relacji amae. Czym jest relacja amae? To relacja dwóch osób, która jest oparta na tym, że jedna strona poddaje się czyjejś opiece, a druga bierze właśnie tą osobę pod opiekę i otacza ją pewnymi względami. Czyli ta osoba, która oddaje siebie pod opiekę, jest niżej w hierarchii, ale przez to traktowana jest z troską, z miłością. Tutaj pojawiają się takie porównania relacji między matką a dzieckiem. Czyli ta jakaś zależność tej osoby od tej drugiej wymusza konieczność opieki nad nią. No i to właśnie ma być przejaw tego kawaii. Ta osoba, która jest niżej, która jest zależna, zachowuje się na sposób kawaii, w pewnym sensie rozmieszczając siebie w tej hierarchii. To jest na pewno to kawaii właśnie w zachowaniu. Z drugiej strony natomiast ta osoba, która jest wyżej w hierarchii, również może wykazywać się pewnymi zachowaniami kawaii po to, aby złagodzić tą hierarchię. Aby nie doprowadzać do konfliktu, tylko stworzyć pewien rodzaj harmonii. Mowa jest tutaj na przykład o takim aspekcie kawaii, który jest odnoszony choćby do władzy, która powiedzmy, no właśnie jest w tej hierarchii wyżej względem obywateli, no ale może zachowywać się na sposób kawaii, aby znosić to napięcie, ten potencjalny konflikt, który może z tej hierarchii wynikać. No i takim przykładem może być tutaj były premier Japonii Shinzo Abe, który pojawił się na zamknięciu igrzysk w Rio w stroju Maria z gry. Innym przykładem może być Yoshihide Suga, czyli obecny premier Japonii, który zanim został premierem był właśnie tą osobą, która pojawiła się trzymając kartkę z napisem Rewa, czyli ogłaszając jakby tą nazwę nowej epoki w Japonii, którą mamy teraz, czyli epokę Rewa. I od tego właśnie zaczęto nazywać go Rewa Ojisan, czyli dziadek Rewa. No i przez to jakby zaczęto, nie wiem, opowiadać o nim różne żarciki, rysować go właśnie jako tego dziadka Rewa, czy wujka Rewa. I w ten sposób jakby ta jego postać była tak łagodzona, miał być kimś takim przyjaznym. Co ciekawe, Suga pojawił się też właśnie na takim wydarzeniu Niko Niko Doga, czyli takiego serwisu, który umożliwia udostępnianie filmów w Japonii. To jest tutaj na zdjęciu pośrodku i pozował do zdjęcia z cosplayerami. I tutaj ci cosplayerzy trzymają tą kartkę z napisem Rewa. No i tego typu właśnie zachowania, które są określane jako kawaii, no w pewnym sensie łagodzą jego wizerunek. Wcześniej jako polityka, teraz jako premiera właśnie. I to kontrastuje też z tym tak naprawdę charakterem samego Sugi, który jest człowiekiem raczej surowym, zdyscyplinowanym,
No ale właśnie taki jego obraz jako takiego dziadka Reła ten wizerunek łagodzi. Innym przykładem mogą być te postaci tutaj po lewej stronie, które są maskotkami partii komunistycznej. A więc jest tutaj to słońce, które walczy z energią atomową. Inna z postaci walczy o zmniejszenie podatków, inna o zajmuje się sprawą amerykańskich baz na Okinawie. No więc też to kawaii wchodzi również do polityki. Wielu premierów stara się na przykład nie mówić o sobie, że lubi mangę czy anime, no żeby po to, żeby ten wizerunek spółagodzić i tworzyć pewien rodzaj harmonii. Więc z jednej strony kawaii będzie odnosić się do tych osób, które są w hierarchii tej zależności niżej, a z drugiej strony właśnie łagodzi to napięcie w związku z tymi osobami, które są w tej hierarchii wyżej. Równocześnie też kawaii no innym przykładem może być tutaj ten taki syndrom kawaii babci, czyli również ludzie starsi, aby swoją relację z młodzieżą jakoś złagodzić, również mogą swój wizerunek ukazywać jako kawaii właśnie. No kawaii pojawia się również choćby, nie wiem, często w przypadku różnych zakazów, nakazów. Pojawia się estetyka kawaii po to, aby wydźwięk tego zakazu złagodzić. Kiedy na przykład tutaj mamy o to, żeby zachować czystość w toalecie, aby się zatrzymać, aby, że nie wolno gdzieś jeść i pić, no to można tam dodać jakiś kawaii element, po to, żeby ten zakaz nie miał tak silnego wydźwięku i nie budził takiego napięcia. To też wiąże się z tą taką skłonnością Japończyków do unikania dosłowności, takiej ostrości wypowiedzi. Te treści nakazu, zakazu są łagodzone właśnie poprzez kawaii. A innym też jeszcze tu może zapomniałam powiedzieć, takim ciekawym przykładem właśnie też tego kawaii w odniesieniu do władzy może być postać cesarza Hirohito, czyli cesarza z epoki Showa, tego cesarza, który był właśnie cesarzem Japonii w okresie II wojny światowej, co może budzić pewne napięcie, wywoływać no, może jakieś negatywne skojarzenia nacjonalistyczne. No i właśnie ten cesarz Hirohito pod koniec swoich rządów również był ukazywany jako taki uroczy, co miało jakby jego wizerunek w powszechnym odbiorze łagodzić, miało czynić go bliższym. I to jest oczywiście dużo szerszy temat, więc może na tym tutaj zakończę. Natomiast jeszcze jednym elementem, o którym chciałabym powiedzieć odnośnie kawaii jest to, że kawaii po prostu dla Japończyków w codziennym funkcjonowaniu jest bardzo słowem po prostu użytecznym, przydatnym. W związku z tym, że jest właśnie tak bardzo ambiwalentne. O czym tutaj mówię? Na przykład, to już jest to, co ja właściwie zawsze ten przykład przywołuję. Kiedy idziemy na przykład do sąsiadki i chcemy pochwalić, nie wiem, jakąś rzecz w jej domu, w jej mieszkaniu, ale ta, bo ona nam się chwali na przykład, że ma coś nowego. No ale nam osobiście ta rzecz się wcale nie podoba, ale z drugiej strony nie chcemy powiedzieć, że nam się nie podoba, bo nie chcemy skrzywdzić, jakby zranić jej, pokazać, co naprawdę myślimy. I wtedy wystarczy powiedzieć, że ta rzecz jest kawaii. I w ten sposób, w związku z tym, że kawaii jest tak bardzo wieloznacznym słowem, mówiąc coś nie mówimy tak naprawdę nic. Kawaii nie jest pojęciem wartościującym, nie jest oceniające, nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Mówi bardziej jakby o uczuciach, wskazując, że po prostu jakby cieszymy się, że ta sąsiadka ma coś nowego w domu, z czego się cieszy i chcemy powiedzieć, cieszę się, że ty się cieszysz. Ale nie wskazuje to bezpośrednio na nasze własne upodobania, które mogą być sprzeczne. I to właśnie różni też słowo kawaii od określenia brzydki i piękny. Bo kiedy mówimy, że coś jest piękne albo brzydkie, to wartościujemy je estetycznie. Układamy w pewną hierarchię. Natomiast kawaii to znosi. Kawaii nie jest stopniowalne, że coś jest bardziej kawaii od czegoś innego. To jest osobiste, dotyczy danej osoby i nie można z tym jakby negocjować, kłócić się. To nie powoduje jakiejś dyskusji. Wskazuje tylko na nasze indywidualne odczucia. Dlatego też to kawaii jest słowem tak bardzo użytecznym, harmonijnym jakby w codziennym użyciu. Odnosi się do właśnie do tego honne tatemae, które jest obecne w japońskiej kulturze.
Dobrze. I jeśli jeszcze chodzi o te aspekty, o te związki pomiędzy kawaii a społeczeństwem, to można by też wskazać na takie elementy jak nostalgia za dzieciństwem, która jest obecna w kawaii na pewno. A więc no, jeśli weźmie się pod uwagę właśnie to, jak skodyfikowane jest japońskie społeczeństwo, no to właśnie w odniesieniu do tego dzieciństwo rysuje się jako ta kraina wolności, kiedy nie ma żadnych obowiązków, żadnych długów, wdzięczności, w której jest się uwikłanym. Jest to ten czas swobody i wolności. I dlatego właśnie odwołując do tego motywu dzieciństwa, jakby możemy przywoływać właśnie ten taki świat wolności, swobody. Jest tutaj taka pewna nostalgia. No i obok tej nostalgii za dzieciństwem no jest również kawaii pewnym wydźwiękiem fantazji właśnie. Jest tym światem takim fantazji, który można się przenieść w czasie wolnym. Jest na pewno też formą takiego eskapizmu czy karnawalizacji rzeczywistości na chwilę. Co w społeczeństwie takim jak japońskie jest bardzo potrzebne właśnie dla złagodzenia tych napięć codziennego życia. Innym aspektem kawaii jest również swoista akceptacja niedoskonałości. Pomimo tego, że no właśnie Japończycy w tradycyjnej choćby sztuce są znani z tego upodobania do niedoskonałości, wabi, sabi i tak dalej, to w życiu społecznym jednak jest bardzo wyraźne w Japonii dążenie do doskonałości. W sensie choćby własnej kariery, w sensie zachowania, na przykład też, nie wiem, w produktach japońskich, to dążenie do doskonałości jest bardzo wyraźnie obecne. No i kawaii w pewnym sensie też łagodzi właśnie ten aspekt, pomaga zaakceptować te niedoskonałości poprzez uczynienie ich kawaii. I w pewnym sensie też włącza na przykład do tego systemu takie osoby, które nie podołały tym schematom, tym wymaganiom społecznym, które były na nich nałożone. Włącza je właśnie poprzez uczynienie ich kawaii. No i tutaj przykładem moim ulubionym są Sumikko Gurashi, te postacie tutaj w środku, postacie dosłownie mieszkające w kącie. A więc te zwierzątka mieszkające w kącie no, są pogrążone w różnych swoich traumach, problemach, jakimś poczuciu inności, nieprzystosowania do rzeczywistości. Znajdują się one no, z dala od tego takiego głównego życia społecznego. Mamy tutaj na przykład introwertycznego kota, niedźwiedzia, który boi się obcych, pingwina, który ma rozwojoną osobowość, niedojedzoną tapiokę, która została po wypiciu milk tea, czy mamy chwast, który marzy o tym, żeby być kwiatem, czy obrazek góry Fuji, który marzy o tym, żeby być górą Fuji. Więc jakieś niespełnione, nie wiem, pragnienia, czy niedopasowanie właśnie, poczucie inności. No cała zgraja właśnie takich postaci, które okazały się absolutnym hitem w Japonii. Łącznie z tym, że nawet właśnie powstał film kinowy z nimi. No to świadczy o tym, że Japończycy też odnajdują się właśnie z takimi postaciami, czują z nimi jakąś więź i to świadczy też o ich popularności. Oczywiście nie chciałabym tutaj bezpośrednio przekładać życie społeczne na postaci kawaii, ale na pewno pewna analogia jest tutaj wyraźna. Innym takim elementem, jeśli chodzi właśnie o ten taki sprzeciw względem tej niedoskonałości, może być też piosenkarka Kiary Pamiu Pamiu, piosenkarka, modelka, która mówi też, że właśnie jej twórczość, często taka jakby założenia niedoskonała, ma być takim ostrzem wymierzonym w japoński perfekcjonizm. Jest to też jakaś taka właśnie forma buntu. To też o tym, co mówiłam na początku, właśnie o tym takim pewnym punkowym aspekcie kawaii właśnie. No i jeszcze jedna taka dość ciekawa, już może bardziej dygresja, to odniesienie kawaii, początków kawaii, czy genezy kawaii do traumy II wojny światowej. A więc obniżona samoocena Japończyków po wojnie, ta ich zależność od Amerykanów, miałaby przyczynić się do tego, że oni właśnie upodobali sobie takie postaci słodkie, małe, zależne.
miało się to odbić na ich mentalności i miało to doprowadzić do pewnego rodzaju ich infantylizacji. Tego typu myślenie reprezentuje wspomniany wcześniej Takashi Murakami, czyli ten artysta japoński, postmodernistyczny, tworzący w tym ruchu artystycznym stworzonym przez siebie super flat, czyli takich płaskich przedstawieniach opartych też na japońskim malarstwie, ale on jakby dodaje tutaj ten aspekt kawaii. On mówi, wskazuje wręcz, że bomba, która była zrzucona na Hiroshimę, nazywała się Little Boy, a więc mały chłopiec. I to miała być ta przepowiednia infantylizacji Japonii, która nadeszła później wskutek wojny. Murakami nawet otworzył własną wystawę w Nowym Jorku, którą nazwał Hiroshima Leads Directly to Hello Kitty. A więc jakby właśnie ta trauma wojenna miałaby bezpośrednio wpłynąć na ukształtowanie się właśnie takich upodobań Japończyków. No, dużo tutaj mówiłam właśnie o tych takich aspektach społecznych, ale no, wydaje się, że należy też na to patrzeć z pewnym, moim zdaniem, dystansem. A więc nie jest to prosta zależność japońskie społeczeństwo i kawaii. Raczej kawaii po prostu jest częścią tej japońskiej rzeczywistości społecznej. Więc nie skutkiem, ale po prostu częścią. Jest to coś, co było obecne w Japonii. Miniaturyzacja, właśnie skłonność do tych słodkich postaci jest elementem japońskiej kultury od starożytności. I właśnie w ten sposób należy to kawaii rozumieć. A bezpośrednie takie łączenie, też przynajmniej ja tak to odbieram, właśnie tych zjawisk kawaii z pewnymi cechami japońskiego społeczeństwa wydaje się być jednak pewnym uproszczeniem. No i na koniec tutaj już ostatnia rzecz, tak, to autoprezentacja poprzez kawaii. A więc no, kawaii staje się tą twarzą, którą Japończycy chcą pokazywać na Zachodzie. Nie tylko na Zachodzie, pokazywać również w Azji, choćby po to, żeby nawet polepszać ten swój wizerunek w Azji, który nie zawsze ze względu na wojenne doświadczenia jest najlepszy. To właśnie to kawaii jako taka miła estetyka jest tą przyjazną twarzą Japonii, tą uroczą twarzą Japonii, która jest promowana w ramach choćby idei Cool Japan, czyli właśnie idei promocji Japonii za granicą poprzez popkulturę. Cool Japan jest z jednej strony, znaczy składa się z jednej strony z działalności rządu, działalności właśnie na takim poziomie już ogólnopaństwowym, a z drugiej strony na niego składa się również składają się działania różnych firm, a więc Cool Japan funkcjonuje poprzez współpracę sektora prywatnego z publicznym. I no też jakby spotyka się często z krytyką, czy to przez niekompetencje, nieskuteczność, no ale sam ten element kawaii jest tutaj obecny, więc jakby kawaii staje się tym sposobem, aby tą Japonię właśnie promować, czy to poprzez organizację różnych wydarzeń związanych z kawaii, poprzez wyznaczanie ambasadorów kawaii, czy przez różne miejsca, które mają być kawaii. No, takim przykładem tutaj, można by ich dużo wymieniać, takim ciekawym przykładem moim zdaniem jest projekt Time After Time Capsule. To jest projekt artysty Sebastiana Masudy, który zbierał różne przedmioty kawaii od różnych ludzi na całym świecie, po czym zamykał je do takich przeźroczystych kapsuł. Tutaj widzimy tą Hello Kitty na dole po prawej. Tworząc kapsuły czasu, które miały być otwarte, mają być za 30 lat i on rozmieszczał tego typu kapsuły w bodajże miał rozmieścić w 10 miastach na świecie. To jest jakby teraz zawieszone, bo cel był taki, żeby rozmieścić je 10 takich kapsuł przed igrzyskami, ale igrzyska zostały przeniesione, więc ten projekt jest teraz zawieszony. No ale właśnie taki projekt Japonii właśnie na świecie poprzez kawaii. No więc podsumowując, na pewno kawaii jest takim kluczowym elementem japońskiej kultury współczesnej. Nie da się zrozumieć współczesnej Japonii bez estetyki kawaii, no ale z drugiej strony jest to też taka estetyka bardzo ambiwalentna, trudno ją jakoś zarysować, co może być kawaii. No tak naprawdę
kawaii może być wszystko, jeśli tylko dana osoba uzna, że to kawaii właśnie w tej rzeczy konkretnej jest. Nie jest to coś, czym można potem dyskutować i powiedzieć, że to nie jest kawaii. Kawaii nie jest oceniające, więc wyraża po prostu emocje, uczucia, odczucia danej osoby. Dobrze, to myślę, że z mojej strony to tyle. Mamy jeszcze 10 minut, więc teraz postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania. Tak, to pierwsze pytanie, które tu widzę, to ktoś pyta odnośnie kawaii w innych azjatyckich krajach. Czy kawaii emigrowało do sąsiadów? No tak, oczywiście, zdecydowanie. Kawaii tak naprawdę obecnie no jest już zjawiskiem, które dociera, rozprzestrzenia się na cały świat, w tym również azjatyckie kraje. Ze względu na tą bliskość geograficzną, tam to kawaii przyjęło się wcześniej. Też wydaje się, że mimo wszystko Azjaci ogólnie mają właśnie większą skłonność jeszcze do odczuwania tej estetyki kawaii. No i też zdecydowanie no Japonia stara się to kawaii silnie promować w innych azjatyckich krajach, na przykład w Korei Południowej. Jako że wiadomo, że relacje często koreańsko-japońskie no są tak naprawdę ciągle napięte w związku z doświadczeniami wojennymi choćby. No i to kawaii, właśnie ta japońska popkultura, tak popularna w Korei wśród młodych, no też w pewnym sensie łagodzi właśnie to relacje i zdecydowanie jest tam powszechne. No a obecnie również no, dociera choćby też no, na zachód. Te elementy kawaii już nie dziwią obecnie na zachodzie. I już nie sprowadza się tego raczej do takiej prostej infantylizacji, tylko raczej również na zachodzie to zjawisko spotyka się już z większym, wydaje się, zrozumieniem. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja się może włączę. Więcej pytań tutaj nie widzimy też w sekcji komentarzy na Facebooku, więc chyba będziemy pomału kończyć w takim razie. Chyba, że chciałaby Pani jeszcze coś na koniec dodać, coś pozostało jeszcze tutaj nieopowiedziane. No to dużo jest takich rzeczy, które zostały nieopowiedziane. Staram się skracać, żeby zmieścić się w tym czasie krótkim. Więc no myślę, że teraz już nie będę więcej mieszać, bo i tak wydaje mi się, że bardzo dużo informacji przekazałam, więc już może nie będę tego teraz jeszcze rozwijać, ale chętnie też odpowiem na pytania później. Proszę do mnie pisać na Facebooku czy nie wiem, na maila i z chęcią odpowiem na różne inne pytania, które by się pojawiły. Ten niedosyt też widać w komentarzach, bo przekazuję wszystkie podziękowania i prośby o kolejne spotkania. Ja również bardzo serdecznie chciałam Pani podziękować za dzisiejsze spotkanie, za przyjęcie naszego zaproszenia. Ja tylko przypomnę, że naszą gościnią była Pani dr Klaudia Lili Adamowicz, która opowiadała o kawaii, więc polecamy zarówno teksty, jak i różne inne działania związane z kulturą japońską, z kulturą popularną Pani doktor i być może zobaczymy się jeszcze kiedyś. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, ja również dziękuję za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o kawaii. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia również Państwu i dobrej nocy w takim razie. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.